Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna, 29 czerwiec, środa, pierwsza królewska, rozdział 3, werset 9. Módl się o mądrość. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Wiara Abrahama. Przeczytaj pierwszą Mojżeszową, rozdział 12, werset 1 do 8. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekł: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyjmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mówią, mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Co te wersety mówią o Abrahamie i powołaniu go przez Boga? Abraham, jak przystało na potomka Seta, był wierny Panu, choć niektórzy z jego krewnych zaczęli przejmować kult bożków dominujący w ówczesnej kulturze. Jahwe wezwał go, by odłączył się od swego rodu i otoczenia, aby mógł zostać ojcem narodu czcicieli i reprezentantów prawdziwego Boga. Niewątpliwie Abraham i Sara wpłynęli na wielu innych ludzi, by zaczęli oddawać cześć tylko prawdziwemu Bogu. Jednak był także inny powód, dla którego Jahwe powołał Abrahama, by stał się ojcem nowego narodu. Abraham był posłuszny głosowi mojemu i szczekł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. I jeszcze jeden powód. Patriarcha uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Mimo to Abraham musiał jeszcze nauczyć się ważnych i nierzadko bolesnych lekcji. Przeczytaj pierwszą Mojżeszową, rozdział 22, werset 1 do 18. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynego swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Stał tedy Abraham wczesnym rankiem i osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój, a ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upaczy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem.
A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: Otom ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całobalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pan jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Dlaczego Abraham musiał przejść tak straszną próbę? Co Bóg pragnął mu uświadomić? Zobacz pierwszą Mojżeszową, rozdział 22, 8, 13 do 14. Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikła w krzakach, poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Jak już zauważyliśmy, plan zbawienia jest oparty na śmierci Jezusa, Syna Bożego, od początku symbolizowanej przez system ofiarniczy związany z kultem. Choć Pan ustanowił składanie ofiar ze zwierząt, co miało znaczenie jedynie symbolicznie, w pogańskich kulturach traktowano te ofiary jak rzeczywiste przebłaganie bóstwa i ofiarowywano także ludzi, w tym nierzadko własne dzieci, co Jahwe wyraźnie potępił jako praktykę odrażającą i zbrodniczą. Abraham w wyniku różnych doświadczeń i prób życiowych nauczył się wielu cennych lekcji wiary i zaufania Bogu, lecz to właśnie ów akt niedoszłego ofiarowania Izaka aż po dzisiejszy dzień jest jednym z najwybowniejszych symboli znaczenia śmierci Chrystusa dla zbawienia ludzkości. Abraham, jak możemy sobie wyobrazić, zakosztował nieco cierpienia, jakie śmierć Jezusa musiała sprawić Bogu Ojcu, jednak ofiarowanie Chrystusa było niezbędne dla zbawienia ludzkości. Zastanów się nad tym, jaką wiarę przejawiał Abraham. To naprawdę zdumiewające, wręcz niewyobrażalne, czego powinno to nas nauczyć o słabości naszej wiary. Dziękuję.